Do tej pory kolportowaliśmy podstawowe gazetki opozycyjne, czyli Tygodnik Mazowsze, Głoś śląsko -Dąbrowski. później wiem, że się też pojawił Bajtel, ale tam jego historia jest taka niejednoznaczna. W każdym bądź razie zaczęliśmy myśleć o swojej gazetce. No i tak się stało, że ja z Andrzejem Sokołowskim pojechaliśmy do mieszkania do Katowic, właściwie to, było, to była dzielnica chyba Dąbie, tam gdzie mieszkał Zbigniew Zbyszek-Martynowicz i pojechaliśmy do niego i on nam przekazał nadajnik, przekazał nam powielacz elektryczny. Ten powielacz był zakopany w ogródku, u niego w ogródku. On poszedł z nami, wziął łopatę wykopał ten powielacz, no i myśmy ten powielacz przywieźli do piekar. No i w tym momencie rozpoczęliśmy wydawanie takiego naszego piekarskiego periodyku pod tytułem Nasze Sprawy. Na początku, jeżeli chodzi o druk, to tylko i wyłącznie drukiem zajmował się Andrzej Sokołowski i ja. Bo to była taka działka dość niebezpieczna, za wielu chętnych nie było. Więcej, więcej było chętnych do pisania artykułów niż do samego drukowania tych, tego periodyku. Także powielać znajdował się w różnych miejscach. Najpierw się znajdował u mnie, potem 5 minut u Andrzeja Sokolskiego, a w końcu wylądował w tarnowskich górach, w mieszkaniu świętej pamięci mojej mamy, która wtedy zmieniła nazwisko, bo po śmierci ojca drugi raz wyszła za mąż. Miała inne nazwisko, i w tym mieszkaniu wydawało nam się, że w miarę bezpiecznym, w Tarnowskich Górach, na ulicy Nakielskiej 5, ten powielacz, ten powielacz był ulokowany. Pamiętam jeszcze taką sytuację, że też świętej pamięci mój ojczym mówił, że zapach farby zabija samogon. I ja pamiętam, że kiedy myśmy z Andrzejem Sokołowskim, ulotki. Na tym powielaczu te ulotki, żeśmy jakby wytwarzali, to on w tym czasie pędził bimber i był przekonany, że ten zapach farby przez ten, przez ten bimber jest niwelowany i nie wychodził na zewnątrz, na klatkę schodową, i, i w ten sposób żeśmy funkcjonowali. No, zaczęliśmy tam umieszczać artykuły różne, w szczególności z życia zakładów piekarskich, czyli Andaluzji, kopalni Andaluzja, kopalni Julian Montometu, Zametu i wszystkie takie ciekawe rzeczy. Tam żeśmy zamieszczali. Później były różne też przedruki z innych gazetek. Pamiętam, że nasi koledzy ze Szwecji się zainteresowali tą gazetką i też zaczęli tam nasze sprawy wydawać. Ale też pamiętam początki dystrybucji tej gazetki w kopalni. No na początku nikt nie chciał tej gazetki od nas oficjalnie wziąć. Więc ja pamiętam, byłem wtedy cieślą górniczym, miałem pod sobą odstawę na oddziale wydobywczym i wiedziałem, że przy każdym skrzyżowaniu, tam, gdzie górnik był na tak zwanym guziku, czyli załączał te taśmociągi. To on de facto tam się mocno nudzi. Więc myśmy te gazetki umieszczali w tych łukach podatnych, przy tych stanowiskach pracy, gdzie on przez te 6,5 godziny był de facto sam. I oprócz tego, że obserwował, czy, czy działa czujnik spiętrzenia, czy nie ma tam jakiejś sytuacji, że zaczyna się węgiel wysypywać, czy czyścił napędy. To myślę, że miał dużo czasu, żeby coś czytać. No i więc w ten sposób myśmy te gazetki na tych stanowiskach właśnie pracy, myśmy te gazetki tam umieszczali. I pamiętam, że na początku było trudno, ale po jakimś czasie ci górnicy, którzy tam pracowali, funkcjonowali, zaczęli się dopytywać, kiedy będzie następny numer. Czyli był jakby odzew, że. Informacja zaczyna funkcjonować, i zaczyna, zaczyna kopalnia tym żyć, bo tam były artykuły różne o pijaństwie w kopalni, bo pamiętam, był taki epizod to był 80 chyba szósty rok, kiedy w komorze materiałów wybuchowych dwóch nacztygarów, dwóch sztygarów piło alkohol. I ja wyczułem to idąc chodnikiem kopalni. I właśnie z dołu kopalni tam był jeden, jeden telefon, który bezpośrednio łączył z komisariatem milicji wtedy w Brzezinach Śląskich. I ja bezpośrednio zadzwoniłem na komisariat, na komisariat milicji do Brzezin Śląskich i przyjechał radiowóz, i tych panów wywieziono z kopalni. Ich badano na okoliczność nietrzeźwości. I ta informacja od razu na drugi dzień została umieszczona w tej naszej gazetce, to powodowało, że ludzie zaczęli, zaczęli, po pierwsze, dostrzegać to, że działa jakaś struktura podziemna i że właściwie nie boi się tej służby bezpieczeństwa, tej władzy komunistycznej czy tej osób z dozoru kopalnianego, którzy duży popełniali różne wykroczenia, bo wtedy. Wtedy oni, tak jak i władza komunistyczna, tak i ci sztygarze, nadsztygarze, czuli się właściwie bezkarni. I praktycznie robiono w takiej kopalni, co się chciało. Produkowano na stolarni meblościanki, wywożono różne inne elementy. Wtedy to był, niektórzy twierdzili, że pompy EWA, tak zwane pompy do, do odwadniania, to w większości studni na terenach. Bobrownik, Grudkowa, Będzina są umieszczone, bo wtedy trudno było kupić takie pompy. A można było to za grosze czy w jakiś sposób ukraść, wywieźć z kopalni. I ten proceder trwał. Myśmy go mocno piętnowali, i o tym między innymi te nasze artykuły w tej gazetce kopalnianej, czy gazetce, jak myśmy to nazywali, jednak piekarskiej, bo nasze sprawy to była, mimo że to jak gdyby i redagowali, i, i kolportowali, i właściwie technicznie wszystko przygotowywali działacze z kopalni Andaluzji, ale dzieliliśmy się, dzieliliśmy się z tym ze wszystkimi, którzy uczestniczyli w Bractwie Czeźwości, czy w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. I oczywiście władza w różnych okresach zaczęła znowu nas szykanować, zaczęły się przesłuchania, zaczęły się tak zwane rozmowy, które które miały spowodować, że żebyśmy zaprzestali tej działalności, ale oczywiście to już wtedy było za późno. Myśmy już byli na tyle mocni, na tyle, na tyle wrośliśmy w tą działalność opozycyjną, że właściwie oni już nie wiedzieli, co z nami zrobić.